Dziewczyno! Po lekcjach Ewa z licealnej pierwszej D rozmawia ze swoją przyjaciółką Olą. Dziewczyna chce przekonać Ewę, żeby zerwała ze swoim chłopakiem, który ją uderzył. Nastolatka wciąż jednak tłumaczy zachowanie ukochanego. Bo się o ciebie martwię! Twój chłopak to świrus! On ci zrobi krzywdę! Ale ty go nawet nie znasz. Widziałaś go w jednej sytuacji i od razu myślisz, że jesteś najmądrzejsza. Ale widziałam, jak cię bił. Daj spokój już z tym biciem. Co ty myślisz, że ja jestem maltretowaną żoną alkoholika? Mariusz nigdy wcześniej mnie nie uderzył i nigdy więcej tego nie zrobi. Tego pewna być nie możesz. To co, mam go rzucić? Tak! Ola, bez jaj. Nie zostawię chłopaka, którego kocham, dlatego że raz mi się zdarzyła taka sytuacja. Zresztą on na pewno bardzo żałuje i przeprosi mnie. Hej, Ewka, możemy pogadać? Ona nie chce z tobą rozmawiać! Chodź, chodź. Mariusz, po tym jak uderzył swoją dziewczynę, postanowił ją przeprosić. Jednak Ola nie chce do tego dopuścić, bo martwi się o przyjaciółkę i uważa, że chłopak się nie zmieni. Wiem, że przegiąłem. Możemy porozmawiać? Za późno. Daj już jej spokój! Nie chcę rozmawiać z tobą, tylko z Ewą. Po co? Mi też przywalisz? Ola, daj spokój. Puść mnie. Jeszcze raz cię przepraszam. Kupiłem ci coś. Wow. Kiedy to kupiłeś? Wyszedłem na chwilę do sklepu. Gdy to zobaczyłem, to od razu pomyślałem o tobie. Podoba ci się? Jest śliczny. Nie chcę cię teraz naciskać, ale proszę, wybacz mi. Porozmawiajmy jutro, dobrze? Jasne. Nie wierzę! Kupił ci ten naszyjnik i już po sprawie? Przecież przeprosił. Ola, daj mi już spokój. Dobra, ale nie mów mi potem, że cię nie ostrzegałam. Do jutra. Mariusz jest taki słodki. Od razu widać, jak bardzo żałuje. A Ola to po prostu zazdrości mi takiego fajnego chłopaka. Niech się zajmie swoimi sprawami, a nie wpieprza w moje. Ta cała Ola doprowadza mnie do szału. Cały czas namawia Ewę, żeby ze mną zerwała. Czy ona nie rozumie, że my się naprawdę kochamy? Ja zrobię wszystko, żeby Ewa była dalej moją dziewczyną i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Wieczorem gimnazjaliści Tomek i Darek spotykają się w szatni, żeby nagrać filmik o wizycie kosmitów w szkole. Zamierzają potem wysłać go Aurelii, żeby ostatecznie uwierzyła, że istoty pozaziemskie chcą nawiązać z nią kontakt. Jeszcze. Jak wyglądam? No, chłopie... Mucha nie siada. Dzięki. Dobra, trzeba to nagrać. Ja mam muzyczkę. No to zajebiście. Dobra, idziemy to nagrywać. Właź mi tam za boksa, wyjdziesz mi zza drzwi. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi. No to właśnie tam ja to odkładam. Dobra, idę. Za drzwi mam wyjść? Tak, zza drzwi będę cię mógł wtedy łatwo, ładnie nagrać. A tu mam w porządku. Dobra. Dobra, młody, czekaj. Czekaj. Uwaga, światło w gotowości, kamera i akcja. Mamy to. Wow. A jest zajebiście. Chodź, oglądaj. Pokaż to. No. Ja, rękę mi widać. No fuck. Ej, trzeba to nagrać jeszcze raz. No. Chłopcy są bardzo zaangażowani w nagrywanie filmiku. Pojawienie się kogoś w szatni kompletnie ich zaskakuje. Kto? Pani profesor, spokojnie! Spokojnie, to tylko my, Porębski! Chłopcy, co tutaj robicie? No proszę pani, ja jestem Lord Wiader, a to jest mój wierny ufoludek. Dobrze, co tutaj robicie? Nagrywamy film na konkurs Science Fiction. Ale ja nie słyszałam, żeby szkoła organizowała coś takiego. No, bo wie pani, to jest taki duży konkurs, to nie jest taki szkolny i my chcemy zostać reżyserami filmowymi. Dobrze, chłopcy, tylko proszę na drugi raz zgłoście to, dobrze? Dobrze, obiecujemy, przepraszamy. Przecież pani Woźna za chwilę zamknie szkołę, zostalibyście tutaj na całą noc. No. Przepraszamy, do widzenia. Do widzenia. A żeś wymyślił wierny ufoludek. Następnego dnia przyjaciółki Ewa i Ola spotykają się przed szkołą. Zaskoczone dziewczyny widzą chłopaka Ewy Mariusza, który rozwiesza na budynku szkoły transparent, na którym wyznaje Ewie miłość. Chłopak czuje się winny po tym, jak wczoraj uderzył ukochaną. Zdążyłem w ostatniej chwili. Jeszcze raz bardzo cię przepraszam. Kocham cię najmocniej na świecie. Nie wygłupiaj się, nie klękaj przede mną.
Ale wybaczysz mi? Tak. Ja ciebie też kocham. Zrobisz nam zdjęcie z tym napisem? Sami sobie zróbcie. Co z nią? Nieważne. Chodź, zrobimy sobie selfie. Kto to powiesił? Proszę panią, ja. Musiałem wyznać Ewie, jak bardzo ją kocham. Niech się pani nie gniewa. To z miłości. Będę się gniewać, jak tego nie zdejmiecie. To nie jest miejsce na miłosne wyznania. Już zdejmę. Powieszę sobie nad łóżkiem. I jak ja mogę nie kochać Mariusza? Który facet zrobiłby dla swojej dziewczyny coś takiego? Już w ogóle zapomniałam o tym, że wczoraj mnie uderzył. Każdemu czasem mogą puścić nerwy, ale on tego nigdy więcej nie zrobi. Mariusz jest szczęśliwy, że dziewczyna mu wybaczyła i znów traktuje ją jak swoją własność. Właśnie dlatego zawsze będę o ciebie walczył. Nie musisz walczyć, i tak będę twoja. Czyli zgodzisz się i ze mną dzisiaj na kolację? Jasne. A dzisiaj jestem umówiona na imprezę wieczorem. Możemy to przełożyć na jutro? Jaką imprezę? U kogo? U Oli. Przecież wiesz, że ona mnie nie lubi. Jeszcze pewnie będzie tam ten twój Tymon. No nie wiem, może będzie. I ty chcesz się z nim spotkać po tym wszystkim? Przecież nic się nie stało. Poza tym jesteśmy zaproszeni razem. Chodź ze mną. O nie. Nie ma mowy, ja tam z tobą nie pójdę. Nie będę patrzył, jak się obciskujesz z tymi twoimi wszystkimi koleżkami. Z nikim się nie będę obciskiwała. Chodź ze mną, poznasz ich, zobaczysz, że są spoko. Nie, ja tam nie pójdę. Ja się dla ciebie tak staram, a ty nie chcesz spędzić ze mną nawet jednego wieczoru? No dobra, powiem im, że nie przyjdę. No, to super. Zastanów się, co chcesz zrobić dzisiaj wieczorem, a ja zaopiekuję się naszymi kwiatami. Ewa mnie zupełnie zaskoczyła. Ja się dla niej tak staram, a ona woli jakichś swoich koleżków. Dobrze, że w końcu się opamiętała. Nie pozwolę spotykać się z żadnymi innymi chłopakami. W końcu jest moją dziewczyną. Ewa zrezygnowała z klasowej imprezy, ale nie czuje się z tym dobrze. Wie, że Ola będzie zła na nią, że uległa swojemu chłopakowi. Jeżeli nie teraz, to i tak porozmawiamy wieczorem na mojej imprezie. Nie będzie mnie. Jestem umówiona z Mariuszem. Jak to? Przecież obiecałaś. Planowałam tę imprezę od miesięcy. Będzie inna okazja. Mariusz zakazał ci przychodzić, tak? Ty masz z nim jakiś problem, prawda? Tak, mam. Twój chłopak to świrus, który cię bije i odcina od znajomych, a ty jesteś ślepa. Daj spokój już z tym biciem. To było dawno i nieprawda. Nieprawda? Przecież on po prostu uderzył cię z liścia w twarz. Dziewczyno, zrozum, to nie twoja sprawa. Ola? Usłyszałam waszą kłótnię. Tak, przepraszam, że krzyczałam. Znerwowałam się. Nie o to chodzi. Mówiłaś do Ewy, że chłopak ją bije, to prawda? Nie wiem, czy powinnam o tym mówić. No myślę, że powinnaś. To jest poważna sprawa. Mariusz uderzył Ewkę w twarz, jak się pokłócili. Jesteś tego pewna? Tak, widziałam dokładnie. On w ogóle zachowuje się jak jakiś wariat i traktuje Ewkę jak swoją własność. Dziękuję ci, że mi o tym powiedziałaś. Proszę pani, ja nie wiem, co mam robić. Ewa jest w nim strasznie zakochana i w ogóle mnie nie słucha, a ja boję się, że Mariusz zrobi jej jakąś krzywdę. Spróbuję o tym porozmawiać z Ewą. Muszę porozmawiać z Ewą. Jeżeli rzeczywiście chłopak ją bije, to trzeba koniecznie coś z tym zrobić. Ta dziewczyna musi zrozumieć, że nie może pozwalać na takie zachowanie. Róża Olszewska szuka wszędzie swojej przyjaciółki Aurelii. Nie wie, że dziewczynka dostała wczoraj wieczorem filmik o wizycie kosmitów w szkole, który dla żartów nagrali jej koledzy. Aurelia nie spała przez to całą noc i jest śmiertelnie przerażona. No mów! Kosmici znowu się odezwali? Oni tu byli. W szkole? Co? Wczoraj w nocy dostałam to z nieznajomego numeru. O Jezus Maria. Cześć, co oglądacie? Tam? Aurelka dostała wiadomość od kosmitów. Chujo! Ale jazda, kosmici byli w szkole. Nie śmiej się z tego. Ja się nie śmieję, to wygląda poważnie, no ale wiesz. No ja nie wiem. No patrz, on tu ma rękę, no zwyczajną, normalną, ludzką rękę. Ale może oni też mają takie ręce? No dobra, a skąd ta muzyka? No, może wydają takie różne dźwięki, skąd wiesz? Czyli to wszystko ściema? To jest prawdziwy kosmita, na bank. Nie, no ja nie powiedziałam, że to... nie jestem pewna w 100%, no ale przecież widziałaś te wszystkie światła i dostałaś od nich wiadomość, tak?
No ale tak naprawdę ktoś mógł usłyszeć, jak my o tym rozmawiamy i się po prostu pod to podszywać. No dobrze, ale po co chciałby to ktoś robić? Powiesz mi to? Jezu, no ja nie wiem, tak? No ale mamy szansę spotkać prawdziwego kosmitę. A to na pewno nie jest prawdziwy kosmita. Nie wiem, mi to wygląda na kosmitę. Mówcie co chcecie, ale my, Dareczku, mamy inne sprawy do załatwienia. Ważniejsze od tych bzdur. Chodź. Idziemy. Kurde, spieprzyliśmy trochę ten filmik. Przez to cały plan może legnąć w gruzach i fan się skończy. Ale jak szybko coś wymyślę, to dziewczyny nam znowu uwierzą, a plan będzie działał dalej. Dziewczyny nie do końca uwierzyły w nagranie. Tomek i Darek postanawiają zrobić coś innego, żeby ostatecznie przekonać koleżanki, że kosmici naprawdę chcą się z nimi spotkać. Że po prostu... To czekaj. Zaraz wrócimy. To tam selednową chyba. No to dawaj ją. Dawaj mi to. Tu? Słuchaj, zasłoniesz mnie. No. Trzymaj fona. Co? I jedziesz SMS-a, jedziesz SMS-ka, nie? I co mam napisać? Zasłonię tu tak, żeby nie jechał. Chodź tu. No. Jedziesz do niej. Masz ostatnią szansę. No. Żeby uratować Ziemię. Przed zagładą. Można dopisać, że jak nie przyjdzie, to że cały świat spłonie. Tak. I powiedz jej, i napisz jej jeszcze, żeby wyszła na boisko i szukała znaków. Nie? Czekaj, zmienię na ten tryb, żeby nie widziała, kto przyszedł. No, wyłącz identyfikację. No już. No to mam wysłać teraz? Nie, wysyłaj teraz. Jest znaczek, nie? Ładny, nie? No dobra. To czekaj. Trzymaj farbki i pędzelek, nie chowaj ich, bo idziemy dalej. I chodź szybko. To chodź malować. Malujemy.